Ta konsola to najdziwniejszy twór plastikowy, jaki był na kanale. Produkcja firmy Lexibook to zbiór naprawdę fajnych gier, które wciągają, nie żartuję, gier kiepskich, które są dodatkami homebrew, niezbyt przyjemnymi, niektóre śmieszne, niektóre kontrowersyjne, niektóre brutalne i radykalne. A niektóre przypominają zawartość konsol Overmaxa. Mówię poważnie. Zatem zapraszam Was do tego pokręconego materiału z miszmaszem dziwnych pomysłów twórców gier w domowym zaciszu. Konsola Lexibook jest już nie młodym handheldem, posiada całkiem niemały wyświetlacz kolorowy o całkiem dobrej ostrości, ale niestety o niskim kontraście, przez co musiałem nagrywać obraz przy ściemnionym świetle. Posiada przyciski takie jak funkcyjny i kółko kierunkowe, przypominające D-pad. Ma wyjście jack i wyjście na zasilacz, bo baterię zużywa bardzo szybko. Ale nie to jest tutaj najważniejsze, a gry. Jest tu najbardziej pokręcona składanka, o której mówiłem przed chwilą. I tak, takich gier homebrew, jakie tutaj są, jeszcze na kanale nie było. A ja myślałem, że już wszystko mieliśmy. Zacznijmy więc od tego, co wyszło w tej konsoli. Czyli od dobrych gier. Nie żartuję. Nasze zestawienie zaczynamy od strzelanki, niczym z Neo Geo. W tej grze jesteśmy samolotem, który musi wszystko niszczyć na swojej drodze. Są tutaj ataki specjalne, jak fala uderzeniowa, która niszczy wszystko, i różnego rodzaju power-upy. Różne rodzaje broni, od laserów po różne bomby, rakiety i tak dalej. Są tutaj nawet wielkie maszyny, czyli przeciwnicy potocznie zwani bossami. Jest to tytuł jak najbardziej grywalny i dość szybki i naprawdę wciąga. Kolejna gra, przyznam, że ledwo co trafiła na listę fajnych gier. Ale dzięki ciekawym pomysłom, które urozmaicają rozgrywkę tej małej gierki, udało jej się tutaj trafić. Jest to, jak widzicie, przeróbka automatowego czy później NES-owego Donkey Konga, wymyślonego przez Nintendo. W grze musimy niczym Indiana Jones dostać się na górę, omijając skały zrzucane przez złego podróżnika. Po drodze zbieramy fajne power-upy, jak na przykład tarcza, dzięki której każdy kamień rozwalimy niczym taran. I na końcu czeka nas skarb. Gra nie jest drętwym badziewiem, a sterowanie jest tutaj całkiem fajne. I co tu dużo mówić, można w to grać. Kolejna gra przypomina mi czasy retro komputerów albo flaszówek. Szczególnie klimat i muzyka w stylu dawnych utworów MIDI. W grze jesteśmy wilkiem, potrafiącym zmieniać swoją postać. Wkoło mroczna atmosfera i klimat z mroczną górą w tle. W każdej rundzie naszym celem jest zdobycie klucza i udanie się do drzwi, ale drzwi może otworzyć tylko człowiecza postać wilka, więc musimy po drodze omijać zombiaki lub je załatwiać. Dostać się do fiolki, która przemieni nas w człowieka, a potem udać się do drzwi, omijając przy tym kolce czy używając różnego rodzaju katapult. Są tutaj również portale, które przemieszczają nas w odpowiednie miejsca. Różnorodnych poziomów tutaj nie zabraknie. Fajna jest to gra. Kolejna gra jest to symulator strzelania z łuku. Tak, zgadza się. Tutaj musimy trafić w ruchomy cel i dodatkowo pamiętać, w którą stronę wieje wiatr, bo przy każdym strzale wiatr losowo zmienia kierunek i siłę. Następną grą jest Piggy Golf, czyli golf w wersji świnkowej. Jest to bardzo fajna gra, z wieloma różnorodnymi planszami. Naszym zadaniem jest trafiać w dołek, ale przy okazji poziomy tak będą się zmieniać, że na pewno nikt nie będzie się tutaj nudził. Ruchome przeszkody, góry, doły, przyspieszacze piłki czy katapulty, które będą chciały utrudnić nam każde wybicie piłki golfowej, sprawiają, że każdy miłośnik golfa posiedzi przy tej grze dłużej. Kolejna gra przypomina dawne drewniane kwadratowe gry, w których to dzięki odpowiednim manipulacjom i zmianom położenia mogliśmy kierować metaliczną kulką. Tutaj jest podobnie. Na szczęście sterowanie tej konsoli pozwala nam na w miarę nie najgorsze granie w tą grę. Tutaj również jest sporo różnorodnych poziomów zręcznościowych, ale i nie tylko. Często będziecie musieli pomyśleć, którą drogą iść, bo czasem drogi, najbardziej oczywiste, okażą się niemożliwe do przejścia.
i będziecie musieli znaleźć inną, by dotrzeć do celu na końcu planszy. Kolejna gra to również ciekawa zręcznościówka, w której to nasze poczucie timingu będzie bardzo potrzebne, żeby przejść tą grę w odpowiednim rytmie. W każdej planszy poruszają się kule, a my nie możemy na nie wpaść, więc będziemy musieli dostosować się do ich rytmu, by przejść planszę. Z każdą nową planszą będzie coraz trudniej. Jest to kolejna fajna gra na długą drogę. Kolejna gra to również zręcznościówka, która ma ogólną zasadę, by dotrzeć do punktu po prawej stronie. Poziomy są zróżnicowane i będą od nas wymagać różnego podejścia do danego poziomu. Tak jak tutaj widzicie, podoba mi się, jak ciekawie i oryginalnie zaprojektowano te poziomy, które za każdym razem mają coś ciekawego do pokazania. Różne systemy pułapek czy różnego rodzaju bryły, kształty, które utrudniają dotarcie do wyznaczonego punktu. Kolejna gra jest również dość ciekawa. Naszym zadaniem jest podłączenie lasera do punktów końcowych, ale mamy na to określoną ilość ruchów. Możemy wzmacniać siłę lasera poprzez naładowanie go dzięki odpowiednim stacjom na planszy. Dzięki temu ilość ruchów gracza zostaje uzupełniona. Z czasem plansze będą większe i bardziej skomplikowane, a my będziemy musieli bardziej kombinować, bo ilość punktów, do których będziemy musieli doprowadzić światło, będzie rosła. Kolejna gra również będzie od nas wymagała kreatywnego myślenia na różnych płaszczyznach. W tej grze możemy poruszać określonym ciągiem zdarzeń, bądź ułożonymi żetonami. Nasz bohater, niebieska płaska kulka, będzie musiał się dostać na drugą stronę planszy, przechodząc przez kolejny poziom i czekając na lukę w ciągu. Często będziemy musieli cofnąć schemat albo poprzedzić go do przodu, by znaleźć odpowiednie miejsce. Gra przypomina ciekawy labirynt, który buduje się w zależności od naszych ruchów, albo wielki okrągły bęben z wieloma zębatkami, które inaczej poruszają schematem w zależności od naszych ruchów. Kolejna gra, mimo iż wygląda prosto, jest również bardzo ciekawa. W grze musimy uciekać przed falą kulek lecących w naszą stronę. Błyskawicznie musimy znaleźć lukę i ucieknąć z zaciskającego się kręgu. Z każdą ucieczką będzie wzrastał poziom trudności, a my nigdy nie będziemy wiedzieć, w jakiej konstelacji przyturlają się do nas kulki. Jest tutaj też gra w stylu Meat Boya, a czemu nie? Nazywa się Magnet Boy, bo nasz bohater może przyczepiać się do żółtych klocków i pływać po nich, niczym pasażer w windzie. Są tutaj różnego rodzaju przeszkody i zmieniający się teren plansz i ułożenie poszczególnych klocków. Jest tutaj też Tetris w naprawdę fajnym wydaniu, z różnymi niespodziankami, jak na przykład czasowe dokładanie losowej linii, żeby utrudnić zabawę, czy spadające losowo bloki, których nie możemy zatrzymać, czy inne specjalne bloki, które urozmaicają nam rozgrywkę. Oprócz tego klocki spadają żwawo, sterowanie nie jest drętwe, jak to przyzwyczaiły nas niektóre gry Homebrew. I to koniec przebłysków dobrej konsoli. Dalej już będzie gorzej, pokażę wam rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Zaczynając od tego, że gra próbuje być edukacyjna. Jest tutaj pełno gier, które próbują dzieci czegoś uczyć. Zapamiętajmy słowo dzieci. Jest tutaj alfabet czy nauka angielskiego, rozpoznawanie kolorów czy ćwiczenie pamięci. Jest także okropna gra, która uczy kakofonii i tego, jak fałszować kompletnie bez sensu i bez celu. Tle leci muzyka, a gracz może używać dowolnego instrumentu i bębnić w nieskończoność, bez ładu i składu. Ech, i teraz najważniejsze, konsola uczy pojęcia grawitacji i siły ciężkości, o której nie miałem pojęcia. W jednej grze trzeba zgadnąć, które zwierzę jest cięższe, uwaga, cięższe. Twórcy wymyślili, że duży miś, panda,
który do chudzielców, jak wiecie, nie należy, jest lżejszy niż małpa z bananem. W tej grze banan ma wielką moc, dającą masę. To w takim razie, dlaczego Adam Małysz po bananie z bułką był tak lekki, że leciał na rekordy świata? Jak to możliwe? Ale to nie wszystko, pójdźmy dalej za tą logiką. Ten sam misio jest cięższy niż słoń, niż ciężki kilkutonowy słoń. Dorosły słoń potrafi ważyć nawet 6 ton. Ale tutaj reasumując, nadal wychodzi, że małpa z bananem będzie cięższa od słonia, skoro pokonała tego samego misia bez komentarza. Ale ta konsola uczy jeszcze innej umiejętności, picia alkoholu, pokazując smutne osoby w różnym wieku, które biegną do barmana, by się napić, bo piwo to ich emocjonalne paliwo. Na końcu przychodzi od tak znikąd uczennica niepełnoletnia, która prosi jakby nigdy nic o piwo i barman musi jej dać to piwo, po czym wychyla szybko cały kufel niczym stary pijak na grzybobraniu i odchodzi zadowolona. Brawo! Po co zakazy picia alkoholu dla nieletnich, skoro wyraźnie tutaj pokazują twórcy, że pić można? Ale to nie wszystko. Jest też tutaj ta sama wersja tej gry. Tym razem już z normalnymi postaciami bajkowymi. Dla dzieci i tym razem wszyscy piją, jak wariaci, koktajle z wielką zawartością cukru i nie można było tak od razu? Po co piwo? No i teraz dotarliśmy do tego, co nie wyszło, ale tak naprawdę nie wyszło. I oto przedstawiam naprawdę kiepskie gry. Zacznijmy od znanego celebryty, pana Czapki, którego znamy z konsol Overmaxu. Był twarzą tych konsol dawno temu, wtedy kiedy jeszcze wychodziły. Tutaj też znajduje się w różnych odsłonach. Jest też jego żeńska wersja, a czemu by nie? Teraz przejdźmy do innych kiepskich gier. I tutaj właśnie zaczyna się część brutalna tej składanki. Tutaj nikt z nikim się nie liczy. I nikt się z nikim nie patyczkuje. Tutaj nie ma taryfy ulgowej. Tutaj każdy musi być niczym Rambo, by przetrwać w mrocznym świecie. I wiedzą o tym oni, bohaterzy, protagoniści i antagoniści. Na przykład dobry zajączek, który rzuca we wszystkich wielkimi metalowymi kulami z kolcami. Cóż za słodki brutal, jakkolwiek to brzmi. A po unicestwieniu i zmiażdżeniu przeciwników wesoło tańczy na zgliszczach wrogów. A nasi przeciwnicy to też zakamuflowani brutale. W jednej grze zwyczajny żółw zieje ogniem jak wariat, niczym smog wawelski razy dwa. I jak to wytłumaczyć? Także tutaj dzieją się rzeczy, które przekraczają ludzką logikę. Witaj w świecie gier homebrew. Oprócz tego są tutaj gry drętwe, jak na przykład te czołgi, które są powolne i zabawy z nimi nie ma. Czy ta gra z kowbojami, którzy strzelają do siebie w dziwnej fabryce, nie wiadomo po co. Jest także tutaj klon Balloon Fight. Ale niestety tym razem niszczymy złe misie, które wyglądają na dobre, zrzucając je po prostu do wody. Jest to bardzo chamskie. Jest też gra, w której to gruby psychopata tylko udaje, że ratuje zwierzątka, które cieszą się wpadając do pułapki, żeby potem zostać obiadem wariata, który ma wymalowany głód na twarzy. No spójrzcie na niego. Czy to jest normalne? Czy znacie opowieść o księżniczce uwięzionej we wieży? Jeśli nie, to poznacie historię o dziewczynie stojącej na dachu, nie wiadomo po co. Nasz łowny bohater wspina się po linach, jakby na każdym zwyczajnym domu. Liany po prostu od tak sobie rosły. Do tego na jego głowę spadają papiery toaletowe. A kiedy spadną na jego głowę? On odczuwa to tak, jakby spadł mu na głowę kamień. Już nie wspomnę, że latają tutaj butelki po winie, czy brudne buty. Czy my nadal gramy w gry dla dzieci? Na końcu oczywiście jest nagroda, chuda i wysoka dziewczyna. No cóż, można i tak. Widziałem tutaj najgorszą i najdziwniejszą przeróbkę klasycznej gry Snake, czyli węża, który zbiera kulki. Tutaj wąż jest dzieckiem, który chodzi jakby było zaklęte w jakimś limbie albo odurzone czymś nie do końca zdrowym. Możemy poruszać się w jednostajnym tempie, tak jak wąż z gry, i zbierać kulki, które podążają za nami.
Musimy unikać pokręconych, dziwnych przeciwników. Patrząc na tą grę, zastanawiam się, czy mi się to śni? Nie zabrakło tutaj drętwych wyścigów, będących klonami Road Fightera, z tym, że niegrywalnymi. Jest też tutaj gra w spychanie, ale nie. Nie takie zwyczajne. Nic z tych rzeczy. Tutaj spychamy innych w kosmosie. A co tam? Niech będą porządne fajerwerki i niech każdy spadnie z księżyca. Rozumiecie żart? Są też gry wyścigowe, które są kompletnie pokręcone i niegrywalne w nowy sposób. Kiedy chcemy przyspieszyć, to tło nie nadąża i gracz automatycznie ląduje na prawej krawędzi ekranu, wyprzedzając tym samym niedopracowaną grę. I będąc szybszym od niej samej, bez komentarza, ten motyw się tutaj wielokrotnie powtarza. Na przykład przy grze ze strusiem, która przez to jest niegrywalna. Ale to nie wszystko. Konsola uczy nas, jak być piromanem, dzięki myszy, która pali ogonem wszystko. Naszym zadaniem jest spalić wszystko, nie wolno tu pominąć niczego, bez komentarza. Jest tutaj też wędkarz barbarzyńca, który pożera żywe ryby. A co? Przecież tak w naturze to wygląda. Jest też najbardziej popieprzony pinball, jaki widziałem. Złożony z psów, balonów i płotków. Zasada jest taka, by między innymi uderzać piłką w psy. I szczerze nie dziwię się. Ta rasa psów jest chyba najbardziej wredna, jaką widziałem. Nie dziwię się, że ktoś z frustracji stworzył coś takiego. Tylko po co umieszczać to na konsoli? Jest tutaj też najdziwniejsza wersja Bombermana dla wariatów, albo tych, którzy nienawidzą gier wideo. Gra wygląda, jakby tworzył ją pijak. Jej tło to jakiś dziwny wymiar, przypominający stan hipnotyczny, po odurzeniu jakimiś środkami psychotropowymi, a naszym zadaniem w tym dziwnym śnie jest podkładanie bomb słodkim kulkom. Ma to sens? Nie ma zupełnie. Są tutaj jeszcze gry o gotowaniu, ale są drętwe, wolne i nie warto ich ruszać. I na koniec zostawiam was z przerywnikiem i pamiętajcie, złe gry są na świecie w ilości, o której nie macie pojęcia.